No i Arku, spodziewaj się niespodziewanego, bo wdepnąłeś w świat, o którym nie masz pojęcia. I teraz, żeby każdy widz, a mamy ich naprawdę wielu, ty zarzucasz Arkowi, że to rzekomo on cię otruł. To nie jest tak, że ja zarzucam Arkowi. Ty to wiesz. To jest, geneza jest taka, że my po KSW pojechaliśmy do klubu, gdzie byliśmy, gdzie ja byłem w jego towarzystwie, w jego loży tylko. Ej, stary, i wyłącznie. Stary, to byliśmy w dwójkę, tam nie miałem żadnych znajomych. To, byli to sam, nie byli moi znajomi, to nie było żadnych moich znajomych. Aha. To byli znajomi, którzy znali mnie i ciebie. No to dobrze, no to widzisz. No dobrze, no to widzisz. No właśnie, no to widzisz. Mateusz zaczął bronić kobiety, w wyniku czego, jak się sam wyraził ten bramkarz, spryskał go w oczy nożem. Skopaliśmy. Oczy nożem? Przepraszam, w oczy gazem. Freudowsko, bo teraz kolega je i używa noża. Noża i widelca, widzę nóż i dlatego... Faktycznie, przepraszam. No widzi pan. Spryskał Mateusza w wyniku tej interwencji w oczy gazem. Jak się sam wyraża, na live'ie u tańculi, bo tak się teraz tym puszą, skopaliśmy go, Mateusza, czyli tak, uwaga, za obronę kobiety, już doprowadzony do stanu bezradności Mateusz, już te środki działały podsypane przez tańcule, za obronę kobiety zostaje przez bramkarza, przyjaciela tańculi, rażony gazem w oczy, skopany, jak się wyraził, wyrzucony jak szmata na płytę rynku i potem tych dwóch sprawców tego, z podpuszczenia tańculi, lży go, zamiast pomóc, jeszcze kpi sobie ze mnie ten bramkarz, tak? Bramkarz, no jaki to bramkarz, on, co za bramkarz? Bramkarz, czyli co do zasady osoba, która powinna chronić tych, którzy są w tym klubie. Przeciwko słowo, ale był też tam Dominik Zadro, stał wtedy na bramce. Jeszcze się w nim wtedy nie kumplowałem tak bardzo. Ale ty się nie zasłaniaj Dominikiem Zadro. Opowiedział ci dokładnie, jak to wyglądało, opowiedział ci. A ty dalej wierzysz w swoje kłamstwo. Ty się nie zasłaniaj Dominikiem Zadro, bo to jest... Podbił do mnie i powiedział, weź swojego kolegę, bo go zaraz wyjebiemy, bo jest tak najebany, zaczepia dziewczyny, jak obmacywałeś hostesy i tak dalej. Ja do ciebie przybiłem, Mateusz, chodź, idziemy stąd, bo zaraz będzie problem. A ty co zrobiłeś? No powiedz, złapa mi do mnie, wypierdalaj, nie jesteś moim ojcem. Tak było? Ja powiedziałem ci, Mateusz, ja idę do Maniany. Jak chcesz, to idź ze mną. Nie, nie idę, bawię się tu świetnie. Okej, okay, poszedłeś. I tak to wyglądało. I ja mam na to świadków, stary. I potem masz na to ochrona się wyjebała i tak to wyglądało. Masz na to świadków w postaci Dominika Zadory, który jest twoim przydupasem. Kim jest? No, przydupasem twoim jest. No to mam nadzieję, że ogląda. Kpi sobie ze mnie, że ja powiedziałem, że zwróciłem uwagę, że nikt się nie zainteresował wartościowym zegarkiem. I odpowiedział mi w ten sposób, via media vlog tańculi. Jaki tam zegarek za trzy koła, niech on sobie do mnie przyjdzie, ja mu pokażę taki zegarek zwykły Didza za parę stówek. Nie interesował nas ten zegarek, bo był zbyt mało wartościowy. Otóż nie interesował ich ten zegarek, bo działali na zlecenie tańculi, który ten materiał nagrany potem udostępnił, z jego telefonu materiał, przerzucili mu ten materiał, udostępnił telewizji Puls. Przy braku reakcji telewizji Puls rzucił w media, żeby zniszczyć Mateusza. Więc taka jest chronologia zdarzeń. Ja mam wszędzie swoich ludzi, wszędzie mam kamery i wszystko nagrywamy. No. Tak? No. Kurwa, bo ja jestem lepszy niż służby specjalne, stary. Uważaj. To zapytam, na jakim oni etapie wtedy byli? No właśnie, to mnie najbardziej boli, bo byli przyjaciółmi. To znaczy... Kiedy oni się w ogóle poznali i jak pan na tą przyjaźń w ogóle patrzył, tak? Już mówię, jak patrzyłem. Ja patrzyłem tak, że oni poznali się na planie serialu Lombard, w którym już Mateusz miał główną rolę. Arkadiusz dołączył do chyba w drugim sezonie serialu Lombard Życie pod zastaw, tam miał postać Ryżego. Zawiązała się jakaś, jak się nam z Mateuszem wydawało, zawiązała się jakaś nić przyjaźni. Miałem już pierwszy sygnał ostrzegawczy, kiedy... Była sytuacja tego typu, że byli we dwóch w pokoju hotelowym, Mateusz się kąpał, śpiewał pod prysznicem, jak to nam się każdemu zdarza, i nagle dzwonią do mnie znajomi, wysyłaj, na tańculi u Life'ie jest twój chłopak pod prysznicem, widać, że jest nieświadomy tego, co się dzieje, on sobie śpiewa, a tańcula się świetnie bawi i nagrywa mu sprzęt. No. No właśnie. A pod prysznicem też mnie nie nagrywałeś i nie wrzuciłeś relacji na Instastory? Stary, a ty jesteś poważny? Ale ty jesteś poważny? Ty mówisz o relacji, w której ja się goliłem, ty śpiewałeś sobie pod prysznicem, zaparowane było wszystko, nie było nic widać. Szliśmy na to było chyba w Brągowie albo wcześniej, na konferencji, na festiwalu Pulsu. Człowieku, nic tam nie było widać, a ty, że chopie, nie no, jest tak słabe, że szkoda gadać. Kłamiesz po południu i kłamiesz wieczorem. Mateusz, proszę. A o co chodzi z tym prysznicem? Czemu żeście się spotkali pod...
Nie, chodzi o to, że mieliśmy... Stary, mieliśmy razem jedno mieszkanie, jeden pokój w hotelu i przygotowaliśmy się do wyjścia na Festiwal Pulsu. Ja się goliłem, on brał prysznic i po prostu nagrałem relację, on sobie coś tam śpiewał, nagrałem relację, jak ja się golę, on pod prysznicem, to było wszystko zabrane, nic nie było widać kompletnie, tylko ten. I wtedy już miałem jakieś światełko, coś, jakiś niepokój się włączył, ale... On to obrócił w żart, ja zadzwoniłem do niego, usunął, a sobie to zgrałem do archiwum, żeby... Ale trzeba je, uznałem, że trzeba gdzie uważać. Gdzie to wrzucił? Na swoim na Instastory wrzucił. Aha. Ja to sobie, no bo zaczęli, no mówię, no gdyby on tego nie wrzucił, to nie zaczęliby do mnie dzwonić. Ale wtedy ludzie. Jeszcze teoretycznie byli przyjaciółmi, tak? No teoretycznie byli przyjaciółmi, ale już pokazał swoje inklinacje. Do takich działań właśnie kamerowania, jakichś działań podstępnych, ośmieszających, hańbiących wizerunek Mateusza. I była wtedy zadzwonili do mnie ludzie, że Mateusz się właśnie wyświetla na live'ie u Tańculi. Ja zareagowałem, natychmiast nakazałem mu to skasować. On faktycznie to skasował, ale już to poszło. Ale tu się wyświetlił jako ten, który używa takich narzędzi, takich metod. Ale na jakim byli etapie? No byli na takim etapie, że Mateusz prosił mnie, żebym ja rekomendował tego Tańculę, chociażby do Zbyszka Czcińskiego, reżysera Polsatu, do serialu Knockout. No i prawda jest taka, faktycznie Tańcula pojechał na zdjęcia próbne, a Zbyszek powiedział, bo Zbyszek jest taki, który facet, który wali prosto z mostu, powiedział tak. Arku, i to powiedział to publicznie w Pentagonie podczas zdjęć próbnych. Arek, masz tak fatalną dykcję, że no albo, że w ogóle to, że ty aspirujesz do bycia aktorem, to jest dla mnie oburzające. W sensie, teraz cytuję Zbyszka Czcińskiego, masz tak fatalną dykcję, jesteś tak pozbawiony impostacji. Trzymaj się tego lombardu i ty nie szukaj nigdzie indziej. Nie szukaj nigdzie indziej, trzymaj się tego lombardu, skoro takiego tam cię kupili, takiego cię akceptują, bo to jest twój szklany sufit. To są słowa Zbyszka Czcińskiego, ale też... A ja mówię o sytuacji z 2018 roku, gdzie lansował go do Zbyszka Czcińskiego do serialu Knockout do Polsatu. No i z którego nic nie wyszło, właśnie dlatego, że przez twojego tatę. Ty powiedział mu tak, słuchaj, ale jeżeli ty aspirujesz, to weź jakieś kursy, weź jakiegoś aktora, no masz tutaj, o, masz pana Jacka, aktora, weź może coś się, czegoś się poduczy. A to nie jest tak, że to był efekt nakręcany przez twojego tatę, tej kulisy, że to on cały czas to ciągnął i chciał to podkręcać, bo miał zaczepkę, żeby wreszcie, żeby zaczepić mnie? Nie o to chodzi. Dlaczego cała kulminacja była wtedy, kiedy ja wygrałem walkę na fejmie i pojawiłem się na fejmie? Bo nagle się pojawiło... Arek, mój tata... No? Mój tata cię wziął pod ramię, chciał ci. A Zbyszek Zczyński mówi ci, to coś, reżyser? Ale kolego. Do którego cię lansował, do serialu Knockout, do Polsatu? Ale on do wszystkich lansuje. Czy coś z tego wyszło? Nie. Czy wszystkich. A czy on tam się dostał? Też się tam nie dostał. Dlaczego tam się też nie dostał? O czym ty mówisz? A co było u Konrada Niewolskiego, to samo, który też jest zamieszany w tą awanturę? Za Konrada Niewolskiego, to powiem ci, że wdepnąłeś w... Ja wdepnąłem? To nie ja go wyzwałem, wy go wyzwaliście. Wdepnąłeś w osobę niezrównoważoną psychicznie. Ale to nie ja wdepnąłem. I tutaj konsekwencje będą srogie. Srogie, bardzo srogie. No. Tak jak powiedziałem, wdepnąłeś w świat, o którym nie masz pojęcia, ja tylko słyszałem go. Super, ja nie chcę mieć pojęcia o tym świecie w ogóle. Ale już za późno. Już będziesz miał. Ja tylko o tym świecie słyszałem. A ty ten świat poznasz. I oni się spyknęli. Jarek myślał, że ma do czynienia ze sobą gdzieś tam w miarę poukładano. A okazało się, że Niewolski odleciał. Poszły gigantyczne oskarżenia, gigantyczne pomówienia. A za tymi pomówieniami Arek po prostu nie zdawał sobie sprawy z tego, że wiąże się ze sobą psychicznie niezrównoważoną. No i tak jak mówię, no już nie będę się powtarzał z tym światem, ale powtórzę się jeszcze raz, że na samym końcu tej drogi jest nie sztabka, a wór złota. Będziecie wszyscy w worze. Więc chronologia wydarzeń jest taka. Jak się w ogóle stało, że Arkadiusz Tańcula się zwąchał, czy bardziej Niewolski w akcji desperacji, gdyż sytuacja, w której jest bardzo nieciekawa, zwąchał się z Tańculą. Na wszystkich nie mamy czasu, bo tak, Tańcula jest wypłacalny, Konrad Niewolski ma tantiemy, więc jest wypłacalny. Szeliga jest majątkowo pusty, właśnie, Szeliga, bo z Szeligą doszło do sytuacji podobnej. Skończę. Szeliga jest to prawda pusty, nie ma majątku, ale będzie pracował, więc jakby on jest tutaj pekuniogenny. Dlatego tylko... Pekunia non olet i jest pekuniogenny. Dlatego tylko te trzy osoby nas interesują, jeśli chodzi o kancelarię. Zapytam inaczej. Rozumiem, że będzie proces cywilny, tak? Czyli o zniesławienie, tak? Tam jest katalog bardzo... wyzywanie do mordów ze strony Niewolskiego. No ale to już...
Jakby tam jest cały katalog... To jeszcze trzeba udowodnić. Tak, ja akurat nie słyszałem były, tego. Były jasne wezwania, już jakby kancelaria sobie research zrobiła. Mamy pewien plan procesowy. I ekonomia procesowa wskazuje, że kancelaria chciałaby to rozwiązać poprzez właśnie poczekanie na wynik postępowania prokuratorskiego, a my się tylko podłączymy jakby kierując tym wynikiem tego postępowania prokuratorskiego do postępowania cywilnego i wtedy sąd cywilny nie będzie rozstrzygał, czy ma Niewolski zapłacić, tylko ile ma Niewolski zapłacić. Ludzie rozmawiali, ja zapytałem o co chodzi, ponoć doszło do jakiejś sesji. Może pan coś powiedzieć? Tak. Przyjechaliśmy do hotelu z synem. Zobaczyłem, że jest tutaj Nikola, który walczył z Puzianowskim, więc zacząłem rozmowę. Mateusz się oddalił, przechodził tutaj, oddalił się około 20 metrów od nas i nagle z Nikolą usłyszeliśmy jakieś huki, krzyki. Słyszę krzyk swojego syna, więc Nikola ma 140 kg, ja mam 90, więc jestem, chociażby on jest ode mnie silniejszy, ale ja jestem szybszy. Więc wyrwałem do przodu, kierując się tym krzykiem dziecka i zobaczyłem taką sytuację. A to już że... nie jest też dziecko trochę. Ale wie pan, no ale słyszę krzyk, no to syna, no to dziecko, no zawsze będzie to moje dziecko, no jeżeli... No się chciałem o to też dopytać, no, ale to za chwilę, pan, dobra. Ja się nie wstydzę emocji nie, ojcowskich, no, padają takie informacje... Ale skończymy wątek. Dobra, okej, przepraszam. I widzę coś takiego, zero-jedynkowa sytuacja. Stoi w tym tak zwanym kafarskim rozkroku ten Szeliga. Już! Wypierdalaj! Już, kurwa! Stójcie, dobra. Już! Wypierdalaj stąd, kurwa! Wypierdalaj stąd! Piotrusz, prokurator Szeliga, stoi nad moim Mateuszem, stoi tańcula. I dochodzi tutaj, nie jakaś wymiana, więc no ja jestem jak straż pożarna jak jedzie do pożaru, no to no nie bawi się w konwenanse, tylko widzę, że jest sytuacja zero-jedynkowa, więc wszedłem, zgasiłem pożar, uspokoiłem te emocje, no i to byłoby tyle, no. Wypierdalaj się. Gdybym uspokajał je w sposób niewłaściwy, to by do walki 15 nie doszło. A my chcemy, żeby ta walka była i my chcemy, żeby karę poniósł tańcula na oczach milionów osób w oktagonie. Ale nie tu na korytarzu. Kim jestem? Frajerem jestem? Jesteś frajerem, tak. Kim jestem, kurwo? Nie! Jebana, co? No więc frajerem. Ty jesteś frajerem. Arek już wie. To już są odruchy, na którymi pracował Jacek, trener Mateusza, no kurwa, Jacuś. Wypracował w nim te odruchy, na których nam bardzo zależało, czyli już jest odruch krawerski, już jest odruch warunkowy, już to wszystko fajnie pracuje. Jedyna uwaga była, jeśli chodzi o Jacka do Mateusza, słuchaj, normalnie powinieneś mu dać kontrę. Mateusz jest osobą stonowaną, więc tylko się obronił, to było tylko defensywne, ale tańcula już wie i ja wiem, że on już wie. Łatwo nie będzie. Sytuacja była taka, po KSW we Wrocławiu byli we dwóch kolegów, ówcześnie przyjaciół, a było na tej imprezie, po czym tańcula dosypał mojemu dziecku do drinka substancji psychoaktywnej i Mateusz znalazł się pod wcześniej przygotowanymi operatorami kamer na rynku. To, co tańcula zrobiłeś, naruszyłeś moją godność. Ale co ja mam do tego, bo ja nie rozumiem. Na który pracowałem całe życie i nie daruję tobie ani kurwa Konradowi tego. Ale co ja mam do tego? Gdzie jest tutaj? Gdzie masz do tego? To wy zaatakowaliście Konrada, a Konrad odpowiedział. Ja nie wbiarałem to ma do tego. Powiedz, co ma do tego. Honor. Człowiek może stracić wszystko oprócz godności i honoru. Może nie mieć kasy. Może zdychać z głodu. Ma honor i godność. I ty mi tą godność próbowałeś odebrać. Ja? Razem z Konradem Niewolskim. I za to jak powiecie. Nie wiem, co ja mam z tym wspólnego. Już w tym tygodniu się o tym dowiesz, kolego. Boże, to są jakieś groźby, tak? Jestem ty pierwszy, potem Konrad Niewolski. Panie Jacku. Nie masz z tym nic wspólnego? Ty jesteś prowoderem tej sytuacji, tak? Nie masz z tym nic wspólnego, jak nie masz nic wspólnego. Ja jestem prowoderem tej sytuacji? W rynku, gdzie stałeś za tą konspiracyjną akcją, ty podpuszczaczu. Serio w to uwierzyłeś, słuchaj, stary? Ja ci powiem tak, pamiętasz jak było. Czekać na ciebie nie będę, bo kundlem nie jestem. Ale czemu ty? Ale poczekajmy do 15 maja, tam sobie damy po mordach i temat, nasze drogi się rozchodzą. Okej, super. Kolegami już nie będziemy nigdy, okay, na pewno. Mam nadzieję, że tak będzie, że po 15 maja nasze drogi się koniec. Rozchodzą. Koniec! Trzymam cię za czy to pójdzie w jedną, czy w drugą stronę? Dobrze, trzymam cię za sobą. Masz to jak w banku.
Zamknij teraz kurwa mordę, bo zaraz się skończy, naprawdę. O Jezus. Zaraz się skończą żarty, a twój stary zaraz też dostanie lepca. O! Obydwoje, bo to są już kurwa jaja na majątku wyrobicie. Dobry jest. Chcecie mnie wyprowadzić z równowagi, naprawdę? Dobry jesteś. Bo prawie wam się udało, nikomu się chyba jeszcze nie udało, no, tak mnie wyprowadzić z równowagi jak was.